Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana przewodniczącego Pawła Jarczaka? Proszę podnieść rękę, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. To moje. Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciw rada przyjęła informację w sprawie protokołu z 16 sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji drugiego punktu porządku obrad. Jest to informacja przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 16 a 17 sesją Rady Miasta Piła. Jest to druk 278. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Jacek Bogusławski. Panie przewodniczący, mamy pytanie dotyczące punktu trzeciego, organizacja epickiego testu wiedzy o mieście. Dziękuję, jest naprawdę bardzo cenna inicjatywa w związku z obchodami święta miasta, a poza tym jest takie miłe, że mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć o naszym mieście, przygotować się do tego tematu, szczególnie przed przyszłoroczną rocznicą. Ale mam też takie dla mnie techniczne pytanie związane od mieszkańców, tam czterech przedzwoniło do mnie, dostałem trzy maile, bo na stronie internetowej jest taka informacja, że będzie mogło uczestniczyć 10 mieszkańców, którzy się zgłoszą poprzez stronę pilskitest.pl. O wlosowanych osobach niezwłocznie poinformujemy. Jest tu ładny licznik, do startu testu pozostało 2 dni, 6 godzin, 37 minut i 5 sekund. Proszę mi powiedzieć, kiedy będzie wiadomo, co te 10 szczęśliwców, kiedy będzie mogło się dowie, żeby jeszcze przygotować się do tego testu w studio. Dziękuję. Panie radny, dziękuję serdecznie za pytanie. Proszę Państwa, ze względu na to, iż zależało nam, organizatorom, żeby jak najwięcej osób, internautów, tych, którzy się zarejestrują, mogło uczestniczyć w losowaniu tych 10 miejsc, losowanie przewidziałem na dzisiaj, na przerwę w trakcie obrad. Więc technicznie firma Sun Group, która to przygotowuje, umożliwi wylosowanie tych 10 osób, więc w przerwie tak naprawdę poznamy nazwiska tych osób, które w tym teście będą mieszkańców reprezentowały. Dziękuję bardzo. I publicznie w trakcie sekcji, w trakcie sesji. Nie wiem, czy może tak? W sprawach różnych przekażemy tę informację. Dziękuję. Pani radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Pytanie do pana prezydenta. Ale to w następnym punkcie, tak? Bo jeszcze sprawozdanie przewodniczącego. Czy do tego? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie prezydenta miasta Piły z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Druk 277. Bardzo proszę, panie radny. Pytanie do pana prezydenta. Poproszę. 1 lutego, punkt 49, dotyczy spotkania z senatorem Mieczysławem Augustynem i z panią Danutą Małecką, dyrektorem warszawskiego oddziału PKP Dworce Kolejowe. Jaki jest rezultat tego spotkania i rozmów? I jednocześnie poproszę umknęło mi, panie prezydencie, spotkanie z panem Stokłosą, które się odbywało. Jaki miał efekt rozmów, dobrze? Bo tam chodziło i o sport, i inne ważne rzeczy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Jarczak. Panie prezydencie, w punkcie 11 sprawozdania czytam, że dokonał pan wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych gminy, w tym również w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz 19 podmiotów. Przyznaję, że byłem ostatnio na meczu basketu i widziałem wielki plakat kibiców, którzy jakby oczekiwali właśnie realizacji tej umowy. Czy ona jest zawarta, czy też kibice jeszcze nie wiedzą, jaki jest sposób realizacji tego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller. Panie prezydencie, punkt trzeci, 21, 23, 53, 71 i bardzo proszę, podobne. Dobrze, żebyśmy podobne punkty w sesjach minionych
mają na celu jakby kreowanie polityki gospodarczej, rozmowy z potencjalnymi inwestorami, no ściąganie biznesu do Piły. Na ile to się udaje, chciałabym usłyszeć, ale nie tylko w oparciu o miniony miesiąc, jakby no taki przegląd, jak się da króciutko, ale z podziałem na formy działalności, na ewentualne formy typu produkcja, handel, usługi. Także jak pan prezydent będzie informował, bardzo bym prosiła od razu, bo nie spodziewam się uzyskać informacji co do miejsc pracy, co do terminu realizacji ewentualnych inwestycji, ale ogólnie planowane inwestycje z podziałem na formy działalności, to jest produkcja, handel, usługi, przy czym ze szczególnym jakby uwzględnieniem czy naciskiem na produkcję jako tego najważniejszego ogniwa w rozwoju gospodarczym miasta, każdego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne? Tak, pan przewodniczący Paweł Dalkę, bardzo proszę. Ja również kilka pytań, panie prezydencie. Pytanie pierwsze od razu ze strony pierwszej i to w kontekście takim chodzi o spotkanie dotyczące funkcjonowania tramwaju wodnego. Doszły nas informacje, że ma to robić MZK, potem kolejna informacja, że jednak nie MZK, tylko prywatna firma. Jak to się ma z tą informacją, że będzie to działalność, która będzie wymagała jakichś dopłat, w jaki sposób ewentualnie, jeżeli to jest prawda, że prywatna firma, to w jaki sposób, czy ona będzie wyłoniona, czy w jaki sposób te dopłaty będą kierowane? To jest pytanie pierwsze. Dalej ze strony czwartej dwa pytania, pytanie 20 i pytanie 23. Pytanie 20 proszę o przybliżenie, bo rozumiem z informacji, że chodzi o przedsiębiorcę, któremu umorzono i odsetki i zaległy podatek w kwocie blisko 3000 zł i w sensie takim, dlaczego nie rozłożenie na raty, coś takiego, tylko co to była za sytuacja. Kolejne, tu jak gdyby powiela się z pytaniem pani radnej Marii, chodzi mi o spotkanie z prezesem Bajprosu. To spotkanie mnie akurat interesuje dlatego, bo jest to firma, która była przynajmniej powiązana w jakiś sposób kapitałowo z panem Winkowskim i jak gdyby o kontekst tej rozmowy, czy czegoś musimy się bać, czy wręcz przeciwnie. I ze strony dziewiątej pytania 63 i 69. 63 też proszę o przybliżenie, to jest bezumowne korzystanie z nieruchomości na ulicy Śniadeckich, a pytanie 69 też dosyć duże umorzenie, prawie 13 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, możemy zatem poprosić o odpowiedź. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam nadzieję, że wszystko wynotowałem. Spotkanie w PKP. To jest punkt 49. Odbyło się na prośbę moją i pana senatora Mieczysława Augustyna. Dotyczyło planów PKP związanych z rewitalizacją dworca w Pile i odpowiem najkrócej, w najbliższych tygodniach jest przewidywana wizyta zespołu opiniująco-projektowego, który ma przyjechać do Piły, ocenić stan, a jednocześnie ustalić zakres współpracy z gminą. Tak jak wcześniej już informowałem, zadeklarowaliśmy daleko idącą pomoc na etapie procesów projektowych, również potem inwestycyjnych i wykorzystania dworca i w związku z tym tego typu spotkanie miałoby dookreślić, w jakim zakresie byśmy mogli w przyszłości na przykład wykorzystywać te pomieszczenia. Liczę na to, że w związku z takim naszym stanowiskiem również PKP podejmie dla nas pozytywną decyzję. To zainteresowanie miasta i gminy jest w ogóle podstawowym kryterium branym przez PKP w tej chwili, jeżeli chodzi o działania związane z rewitalizacją obiektów, bo no nie mogą sobie w oczywisty sposób pozwolić na wyremontowanie przestrzeni, która będzie zupełnie pusta.
Co do spotkania z panem senatorem, myślę, że o szczegóły związane z jego planami należałoby pytać pana senatora. Nie czuję się upoważniony. Tak jak napisałem, dotyczyło zarówno współpracy tej w zakresie finansowania sportu, ale też rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób no, jeden z największych przedsiębiorców w naszym regionie funkcjonuje, jakie ma problemy, w jaki sposób chce się rozwijać również w naszej okolicy. Wiele osób z Piły przecież pracuje w jego zakładach, w związku z tym jest to, wydaje mi się, jedno z wielu tego typu spotkań, które prowadzimy. Co do basketu, chciałem państwa poinformować, że faktycznie odbyły się zarówno postępowania związane z pomocą dla działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Tu są dotacje poprzyznawane, a jednocześnie były dwa przetargi w tej chwili związane z promocją miasta poprzez sport. Przeznaczyliśmy te pieniądze dla czterech ligowych klubów, które w Pile funkcjonują. Podobnie jak w ubiegłym roku, w ciągu pierwszego i drugiego postępowania wszystkie kluby poza basketem tą dotację podjęły. Po pierwszym przetargu jest znana kwota. Ta kwota w tym roku wynosi 50 tysięcy. Zespół jest w trzeciej lidze. Żeby mieć pogląd, czy jesteśmy w jakich kategoriach dofinansowania funkcjonujemy, sprawdziłem okolice. Konin, trzecia liga, miasto wspiera zespół kwotą 30 tysięcy, Poznań 35 tysięcy, Kobylin w ogóle nie dofinansowuje koszykówki, Rawicz przeznacza 58 tysięcy złotych, Gniezno 30 tysięcy, Tarnowo Podgórne 60 tysięcy i trzy miasta z tych moich sprawdzanych około 100 tysięcy. W związku z tym rozpiętość jest duża, zależy od decyzji danego miasta. Wydaje mi się, że nie jesteśmy ani, no jesteśmy w środku tych widełek. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy zespół basketu otrzymał pieniądze na promocję miasta poprzez sport. W latach poprzednich nie otrzymywał żadnych pieniędzy i suma przeznaczanych pieniędzy w poszczególnych latach, 2009 to 20 tysięcy, 24 tysiące w 2010, 61 tysięcy w 2011 i co najmniej taka kwota prawdopodobnie będzie większa również w 2012. To pokazuje, że no, na pewno nieprawdą jest, że nie zauważamy sportu tego, widzimy rosnącą ilość kibiców i jestem pewien, że w związku z tym, jeżeli zespół przejdzie z powrotem do drugiej ligi, będziemy w przyszłym roku podejmować jeszcze bardziej korzystne, oczywiście na ile budżet nam będzie pozwalał, korzystne decyzje dla klubu. Dwa następne pytania finansowe to za chwilę pani skarbnik. Jedno jeszcze związane z inwestycjami. Faktycznie firma Bypros ma bardzo bliski kontakt z firmą Winkowski. Mogę tylko tyle też również powiedzieć. Większość rozmów, które toczymy, objęta jest no taką nie tylko tajemnicą biznesową, ale przyzwoitością, że no nie możemy ani pani prezydent, ani ja udzielać informacji o decyzjach firm i to jest chyba dla państwa i wszystkich zrozumiałe. To spotkania dotyczą ewentualnej zachowań się miasta w pewnych sytuacjach, to znaczy jeżeli chodzi o wsparcie pewnych działań inwestycyjnych poprzez, nie wiem, przygotowanie gruntów, zmianę planów, ale o tym za chwilę osoba, która na co dzień pracuje z tymi wszystkimi firmami, która przygotowuje te spotkania, czyli pani prezydent. Wcześniej miałbym tylko prośbę, żeby pani skarbnik omówiła dwa punkty finansowe. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, to znaczy punkt numer 20, w przypadku którego doszło do umorzenia